Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Despots Game, gra, która jeszcze w danej chwili jest w Early Accessie, ale jest już całkiem grywalna i twórcy tutaj zapowiedzieli, że będą po prostu dodawać nowy content i poszerzać trochę możliwości, ale o co w niej chodzi? Mamy tutaj pewnego rodzaju autobattler, ale z takim twistem. Będziemy mieli małych ludzików, których będziemy uzbrajać w różne dzikie bronie, tworzyć synergię pomiędzy nimi, walczyć, niszczyć i dewastować. I oczywiście jeszcze ich karmić, bo głodne ziomki to niegrzeczne ziomki, to słabe ziomki. Ciekawa gra, muszę przyznać. Taka w sumie zabaweczka, też humorystyczna, ale przyjemna. Jestem ciekaw, co wy o tym będziecie sądzić. 54 zł gra kosztuje na Steamie. Znam już promocją małą na start. No i cóż, zobaczmy, o co chodzi. Polskiego języka nie ma, więc włączcie sobie napisy. Tutaj na szczęście mało jest takich tekstów, które są tekstami fabularnymi, ale zdarzają się. Ogólnie mamy tutaj zestaw naszych ziomków startowych. Być może będziemy w przyszłości odblokować. O, widzę, że odblokowałem. Jakąś już, raz zagrałem sobie, odblokowałem sobie, oprócz klasycznego startu, czyli nasze ziomki mają miecz, mają kuszę i mają tarczę na dzień dobry, to mogę sobie zacząć również z cannon fodder i mam na dzień dobry dwóch kultystów. Wszystkie ziomki mają swoje klasy. Tutaj jest co, normal, nic nie odblokowałem, przegraj 3 razy, żeby odblokować easy, albo press to reroll 2000 razy mam przerolować, żeby odblokować poziom crazy. Nie no, chcemy oczywiście normalny poziom na razie i zaczniemy też sobie classic, po prostu zobaczyć co i jak. Więc mamy na początku 4 ziomeczki i ogólnie co możemy z nimi zrobić? Możemy ich na przykład przestawić, czyli na przykład postawić z tyłu gościa z kuszą, z przodu gościa z tarczą, jakoś tak poukładać, a tego, który nie ma nic, raczej trzymać z tyłu, bo bardzo łatwo może zginąć. Widzimy na dole ich statystyki różne, tutaj mamy podział na klasy, mamy 40 punktów pożywienia. Każdy ziomek po jednym ruchu po tej planszy będzie zżerał jeden punkt pożywienia, to są tokeny, czyli nasze fundusze do różnych akcji. Może na początku, idzie, tu mamy też mapkę, na początku pójdźmy sobie na przykład w tym kierunku. Jestem na przyspieszeniu, działam, bo to lepiej chyba na przyspieszeniu rzeczywiście w to grać. Myślę, że układ jest całkiem spoko. Mogą być nawet tak ułożeni, tego trzymamy z tyłu, dopóki nie zdobędziemy dla niego jakiegoś bonusu. Na początku jakieś pojawiły się roboty, które nasze ziomki automatycznie będą niszczyć. Jak widzicie, też zdrowie im tutaj spada, trzeba na to uważać. Ja tutaj sobie kupimy trochę jedzenia. Za 3 tokeny 11 albo za 2 tokeny 7. Więc powiedzmy, że kupimy sobie trochę jedzenia, bo nasze ziomy muszą żryć. To najważniejsze, żeby one żarły. Widzimy też, jak możemy na tej mapce podróżować. Możemy sobie powiększyć tę mapkę, pomniejszyć. A jeżeli przez 7 tur nie będą mogli zjeść, to koniec gry, bo umrą z głodu. Tak? Więc tutaj ten paseczek głodu jest też, pokazuje nam, jak tam z tym głodem. Zawsze mogę też danego ziomka wrzucić tutaj i zamieniam po prostu biednego ziomka różowego na 5 pożywienia, gdy będzie na pewno naprawdę źle. Pójdźmy sobie, no też zdobywają też expy i też bardzo ważne są synergie pomiędzy tymi postaciami. Ty w ogóle weź iść w kierunek gdzieś daleko, bo to zaraz mi tutaj dedniesz. No już biegnie. Życie mu niemiłe najwyraźniej, ale tak jeden, no właśnie, tak jeden puny human kosztuje zaledwie 2 tokeny, więc jak widzicie, bardzo łatwo ich sobie odnowić, ale jak sami widzicie, też tutaj ziomeczki ledwo żyją. Możemy też od razu włączyć pewne mutacje. Mutacje też są bardzo istotne. Na razie mamy tylko jedną mutację, czyli 50% szansy na to, że dostaniemy z powrotem przedmiot z martwego zioma. Oczywiście jest to roguelike, więc gra będzie za każdym razem troszkę inna, randomizowana. No to co tu mamy? Newbies can receive armor. Dobra, tutaj możemy co zrobić? All units mają 30 punktów więcej many. Tu możemy, czyli restakowanie sklepu jest tańsze o 1 token, czyli będzie kosztowało w sumie 1 token tylko, jak użyjemy tutaj 10 tokenów, więc to chyba im wcześniej, tym lepiej. Mamy różne inne bonusy. Później na przykład możemy tu użyć health bonus od początku, który nam coś da. Tutaj mamy bonus do przywoływania potworów. To jest w sumie dobre chyba dla kultystów. Tak, to jest w ogóle ścieżka kultystów. Możemy jakieś mutacje sobie kupić na początku za tokeny. No i teraz bardzo ważne są synergie. Na czym polegają synergie? Synergie polegają na tym, że będziemy starać się przede wszystkim w naszych sklepach tutaj zbierać różne przedmioty. Bo na przykład one są z klasy, na przykład fencerów tutaj, tak? Ale żebym odblokował bonus dla fencerów, potrzebuję, żeby moi fencerzy, no klasa fencerów miała różne przedmioty. Więc nie mogę użyć Just a Sword po raz drugi, żeby zdobyć bonus, ale jak najbardziej mogę ten przedmiot kupić i dalej wyposażyć mojego kolegę w ten przedmiot. Jak najbardziej to jest możliwe. Myślę, że na początku zrobię od razu upgrade,
Upgrade, zobaczcie, sklepu powoduje, że mamy trochę inne procenty, trochę jak w Snake RSRX. Snirk X może kojarzycie. Więc mniejsza szansa na zwykły, większa szansa na jakiś inny przedmiot. Myślę, od początku będzie spoko. Zobaczcie, tu już mam Spirit Mask na dzień dobry, która jest przedmiotem dla kultysty i może od razu damy sobie kultystę do zespołu. Czemu nie? Trzymajmy go lekko z tyłu. A ci ledwo żyją, więc pewnie zaraz tak zginą. Jak coś podejrzewam, ta czaszka oznacza bossa, więc kurczę, trochę słabo, nie chcemy chyba na razie walczyć z bossem, może być trochę za wcześnie na to. Możemy jeszcze przerolować, ale nie mamy już tokenów za bardzo, więc pójdźmy sobie teraz w prawo i zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Im więcej ludzi, tym oczywiście będziemy musieli więcej jedzenia kupować po drodze. Fight! No bo są roboty. A właśnie, i roboty już nam tutaj mocno atakują kolegę z mieczem. Oczywiście możemy trafić na healerów w przyszłości, ale musimy właśnie na nich trafić. Możemy kupić, jak zobaczcie, tutaj najeżdżam, to jakby kolor naszego przedmiotu, nazwy, na przykład Card Full of Secrets, pokazuje nam, jakie jest to rzadkości. Nawet cena również pokazuje, jakie jest rzadkość. Na przykład Claws, jak widzicie, są poziomu już tam, chyba, jaka tam, Common? Jak tutaj było? R. Znaczy, nie, zielone w każdym razie. Zielone, niebieskie, fioletowe i pomarańczowe. Jakieś pewnie epickie. Więc co możemy kupić? Tu mamy też podsumowanie klas, więc na początku zobaczcie, shootery nie mają żadnego bonusu, ale jak trafię drugiego shootera, jak jakoś znajdę jakąś broń dla shootera, no to już wtedy aktywuje mi się Attack Speed Aura dla nich na przykład, tak? Więc warto zbierać kombosy tych klas. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, więc na razie kupię kolejnego zioma, dlatego że mieć kogokolwiek, kto będzie tu w ogóle atakował, więc kupię też te pazury i przeciągnę i dam pazury. Jeden przedmiot na jednego człowieczka. Nie ma innej opcji. Pójdziemy sobie tutaj, bo to jest jakiś upgrade. Ten znaczek oznacza jakiś upgrade, ale też oznacza trudniejszą walkę. Co to też trzeba. O właśnie, strzelający. Okej, no to już straciliśmy gościa z tarczą. Cóż poradzić? Ale za to mamy bonus. Vampiryzm. Fighters heal selves for 7% of damage dealt. Czyli wampiry będą... znaczy, że fighters, a nie mamy żadnego chyba fighters nawet, możemy zacząć podsumowanie. A nie jest tutaj, znaczy fighters, okej, dobra, oni będą się leczyć za każde obrażenia, które zadają, więc sami się leczą. Czy mam jednego fightera? No to całe szczęście. No jak widzicie, co nam pozostało? Pozostało nam iść każdy ruch, zobaczcie, że nam zabierał 3 tym razem, bo tylko 3. Teraz 3 ludków mamy, to możemy sobie kupić trochę jeszcze jedzenia, skoro mamy tutaj to jedzenie. Kupiłem sobie jeszcze 2 burgery, no idziemy dalej. No i teraz już walka z bossem. Mając 3 ziomków, może być ciężko. Ale zobaczymy. Może da radę. Znaczy bossem, no mini bossem na pewno. Widać, że obrażenia tutaj też schodzą. Możemy też, może zacząć tutaj obrażenia tych przeciwników. Możemy też włączyć paski, żebyśmy widzieli zawsze obrażenia. Nie testowałem tego jeszcze i to już w ogóle przeszliśmy ten poziom. Schodzimy piętro niżej. Jak w Isaacu chociażby, tak? Ale zawsze po zejściu niżej mamy jakiś event. The humans enter a new room, only to find out it isn't finished yet. The ceiling, walls and floor dissolve into black abyss. At its edge, a robot works tirelessly, adding all kinds of new details to the room, making them from some hot goo. Five more stand beside him, releasing wisps of steam. Continue. So, shall we liberate M14 too, maybe? I feel sorry for the lad. He's working so hard, he'll grind his gears to dust. And who's gonna work, huh? Spot doesn't care about us as long as the work gets done. If it stops, he will update our firmware in a sec, and he will drool oil like a Tamagotchi. Are you kidding? We've been slacking off for 3 days. Spot doesn't care. Honestly, I have no idea what he's doing. Cloning, breeding, moving things back and forth. It's all done, if you ask me. Back away quietly. Albo, what's this? Who levels walls like that? Why does the floor curve? Get over here, I will curve you. Dobra, wybierzmy to. Calm down, chief, we'll fix it all. Just give us a couple days. I'll try to think of something, but you know how it goes. I'll have to grease a couple palms too. 20 tokens, and I'll let it slide and try to get you a 2-day extension of the deadline. Zdobędziemy trochę tokenów za tę akcję. You are twisting our springs, chief, but what can we do? Time to chip it together, folks. Dostałem 20. The humans emerge from the unfinished room with 20 tokens and a nice sense of accomplishment. Także taka właśnie oto ciekawostka tu się pojawiła. Mamy kolejne rzeczy. Możemy kupić na przykład Sanuzzi Fridge, który jest dobrym sposobem na obronę, bo zobaczcie, 610 HP-ków daje takiemu naszemu ziomeczkowi. Możemy oczywiście zawsze rozwijać coś tutaj, to czy na przykład możemy dać im wszystkim 50% więcej życia. Myślę, że to jest całkiem niegłupie, żeby to zrobić.
połowę więcej życia, większa żywotność naszych kolegów. A kupimy sobie też nowego zioma, ustawimy go na początku i damy mu lodówkę, żeby ktoś tam się tutaj bronił nam. No oczywiście mogłem też kupić kolejny ten, Fencers, ale wiemy też, że mamy przede wszystkim mutacje dla fighterów, więc będziemy starać się szukać fighterów przede wszystkim. Ale nie biorę ziomków, chciałbym pokazać, że nie biorę ziomków, którzy nie mają bonusów i właśnie wziąłem. Także bardzo inteligentnie, Staszek. Bardzo inteligentnie. Idziemy jeszcze na walkę trudniejszą. Widzę, że jest upgrade. Okej, trudniejsza walka zdecydowanie. Tutaj jeszcze zobaczycie zaraz, co znaczą te ikonki. Oj, ten młody... A, teraz zginiesz. Weźmiesz i zginiesz. Moje dwa tokeny pójdą się chrzanić. No, na szczęście nie. Dobra, ten się też trochę leczy. No dobra, i mamy tutaj wygraną mutację w tym miejscu. To mamy jakiś event. Tak, to zwykle oznacza jakieś wydarzenie. Mutacje. Mana Burn. I to jest, zobaczcie, mutacje są przypisane do klasy. To jest dla eggheadów. Eggheads can burn 30 mana for an enemy. Prawda, widzicie? Ora. Once every 20 seconds, fighters increase their attack speed for 10% for 5 seconds, costing 60 mana. I tutaj jest dla wszystkich, wszyscy przeładowują swoje umiejętności szybciej, tak? Więc weźmiemy sobie coś ora, bo to jest mutacja znowu dla naszej klasy fighterów. Będziemy chcieli przede wszystkim stawiać na fighterów w tym momencie. Jedzenia mamy, możemy pójść zobaczyć, co się tutaj stanie, co tu odkryjemy. Jakieś jest wydarzenie, jakaś dziura w podłożu. Excuse me, what? Bring me 5 ping. Soft, gentle, defenseless. Looks like it wants a sacrifice of 5 newbies. Dobra, let's go looking. Let's throw a couple of tokens there for good luck. Ostatnio wybrałem te opcje. Mogę wam powiedzieć, że jak wrzuciłem tutaj trochę tokenów, to wypluł więcej tokenów, więc zdobywam więcej tokenów. Ale zobaczmy, co się stanie, jak wezmę let's go looking. Czyli chcemy tu wrócić z 5 ziomeczkami. Musimy o tym pamiętać, że to musimy zrobić. To może być wyzwanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, goście z mieczami. Tak, on tutaj też dostaje jakieś bonusy. Tu mamy jedzenie po lewej stronie. No dobra. Tu będziemy mogli przenieść, bo to jest fast travel. O, dobra, pójdziemy w lewo. O, dalszy ciąg zabawy. Okej, a czy w ogóle ten fast travel to ja odkryłem? Odkryłem, dobra. No dobra, no to cóż, ciśniemy dalej. Znowu goście z mieczami. Muszę mieć 3 defensywnych, żeby dostać bonus defensywnych. Zobaczcie, tu mamy napisane, że dopiero jak będę miał ich 3, to oni włączają tak zwany taunt, specjalną zdolność, która oznacza, że będą mogli przyjmować na siebie ciosy, czyli agro zbierają, nie? No to wiecie, co to mniej więcej znaczy. O, tu świetnie, bo za 9 tokenów kupimy sobie mnóstwo jedzenia. Możemy sobie też kupić jeszcze trochę frytek. A frytki same chcą? Możemy kupić, tak. Dobra, idziemy dalej. Kombinujemy, co tutaj mamy za miejsce. Okej, okay, no to znowu jedziemy z jakimiś przeciwnikami. O! Jakieś zjawy, które atakują z daleka. Zawsze też ten znaczek tu oznacza, że to jest jakiś sklep prawdopodobnie. No i co my tu mamy? Możemy kupić jakichś magów. Elden Charm Ring, proszę bardzo. Ładne, plus 180 do obrażeń. Tu mamy też Heavy Ball, który jest dla klasy throwerów. Możemy zawsze przerolować też, oczywiście, i zrobić upgrade, wszystko możemy robić. Mamy też kultystę. Mamy już jednego kultystę, chcemy mieć 3 kultystów, bo dopiero wtedy odpada się ich super moc. Czyli przywołują, innymi słowy, macki. Kultyści, jak jest ich 3, to przywołują z czasem macki. Taka jest ich specjalna zdolność. Dobrze, pamiętajcie, że mam kupić w ogóle 5? Mam 5 kupić. W sumie to jest tutaj. Teleporty, to są w ogóle miejsca na teleporty, tak? Tabulatory mogę włączać i wyłączać, tak? A przytrzymać mogę tabulator, okej. Okay. Ale to oznacza, że mogę się teleportować za darmo pomiędzy tymi miejscami. Więc to jest całkiem spoko. Możemy spróbować, ile mamy hajsu. Wezmę kolejnego kultystę, znaczy kupię od razu 5. Plus jeszcze jednego, bo jednego chcę wyposażyć na przykład w ten magiczny pierścień, powiedzmy. Bardzo. Mamy jakiegoś maga, który będzie ciskał magię. Mamy, widzicie, na razie nie mamy żadnych bonusów. Wszyscy się zbierają z innej dziedziny. Mamy też 5 zwykłych, więc teraz polecimy sobie tu. Wejdziemy tu i poświęcimy tych 5. Akurat mam ich gotowych tutaj. Come to me. Jump into the pit. Zobaczymy, co to da. Seems like this thing enthralled the newbies. Curious, let us not interfere. Stop, come to it. Dobra, let us not interfere. Good, I shall impart my wisdom upon you. Hell yeah, feeling a surge of wisdom, time to scram. Co dostaliśmy? Proszę, dostaliśmy jakąś mutację w nagrodę. One for all, newbies assemble into a giant mega newbie. Its power depends on the number and stats. O proszę. Czyli newbies assemble into a giant mega newbie.
Czyli warto będzie w tym przebiegu też inwestować jednak w noobów. Newbies to są te takie zwyczajne ziomki, więc myślę, że zainwestuję też w fixed skin za chwilę, bo to daje nam newbies class receives armor, czyli o dziwo będziemy mieli bonus do zwykłych, zwyczajnych, najzwyklejszych ziomeczków, co byłoby w sumie ciekawe. Zobaczmy jeszcze co tutaj, bo tu widzę, że dalej, my musimy znaleźć jeszcze bonus, znaczy boss room, tak? Cyk. Tam też strzelamy, o proszę bardzo, co możemy sobie coś kupić? O proszę bardzo, są, to prawda podstawowe dopiero i Rocky Gloves. Gloves, ale możemy wziąć ziomeczka i to będzie kolejna klasa, a to ważne dla klasy jest, tak? To może nie jest jakiś potężny ziom, ale mamy już pierwszy bonus. Linked Ability się włączył. Co to znaczy? Mamy, zobacz, tu mamy napisane, co to robi. Free Fighters form a link. Allied units, dobra, damage, czyli okej. Okay. Damage received is spread among the units, czyli oni są jakby połączeni mózgiem i przyjmują, rozprasza się obrażenia po nich, ale też chyba link to form a link to six allied units. Okej, okay. No dobra, zobaczymy co to robi. Czy możemy coś jeszcze kupić? Mamy mało pieniędzy. Tu mamy zwykły basic, to taki strzelający. Tu mamy rabbit in a hat, ale to byłby drugi mag. To też mamy jakiegoś maga, mamy już jednego maga, nie? To moglibyśmy dwa, dobra, kupimy zioma i kupimy pierścień zwykły i mamy dzięki temu drugiego maga w tym momencie, tak? No dobra, to idziemy teraz po jedzenie. No i na tym gra polega. No taki autobattler z twistem, ale to całkiem przyjemnie się gra w to, muszę powiedzieć. Jest całkiem przyjemnie, kupimy oczywiście najlepsze żarcie, jakie można kupić. A, i tu jest boss, o kurczę, tu została nam jeszcze jakaś... No ale możemy iść, niech będzie, tym razem po prostu pójdziemy na bossa, olewam tamto miejsce, bo nie było żadnego znaczka specjalnego. Więc mogła być to też pusta sala. No gość z lodówką chroni. Cyk. No dobra, bardzo ładnie. Możemy zawsze podejrzeć też ich HP-ki, jak wyglądają. Widać jaki jest bonus, mutation. Więcej zdrowia przez to, że mamy mutację. No to surów dół. I przechodzimy do kolejnego stage'a i mamy kryptę. The humans find an ancient half-ruined crypt covered in gothic stone carvings. Let's go in. No, let's keep going. Wejdźmy. An impressive coffin stands in the middle. Opening a coffin like this usually marks the beginning of a marvelous adventure. Rob the crypt, leave the coffin, we've had enough marvels, open, open, open. A, obrabujmy. The humans loot 30 tokens from the crypt and move on. Proszę bardzo, zrabowaliśmy kryptę. Spoko, czy to jest kultysta, którego mamy, czy którego jeszcze nie mamy? Nie mamy takiego kultysty. Ale możemy też kupić pierwszego leczącego. Ale mamy dużo tokenów, możemy kombinować. Proszę bardzo. Mamy trzeciego kultystę, a więc będą się oni tutaj... Będą się tutaj chłopaki... Tak, mamy trzeciego kultystę? Jeden mi zmarł? Czekajcie, coś nie gra. W dwóm się mam trzech kultystów teraz. Jakiś kultysta mi dedu. O kurczę, byłem przekonany, że mam kultystę kolejnego. No nic, to kupimy na pewno kolejnego zioma, który będzie tym razem leczył. Healer się nam przyda na pewno. Tak. Więc mamy pierwszą linię, drugą linię, trzecią linię na razie. Możemy jakoś takich rozstawić, żeby nie było, żeby nie czuli się niebezpiecznie. No i chyba na razie tyle. Lodówkę już mamy, tak? A bonus w ogóle, żeby Tower Shield był bonus, to potrzebujemy aż trzech. Obok. Więc niechaj zostanie, jak jest, oczywiście mogę jeszcze przerolować i mogę zupgrade'ować nawet, żeby była większa szansa na jakieś rzeczy. Zrobimy jeszcze ten reroll. Proszę bardzo, trafiliśmy akurat to, co potrzebujemy. Dobrze, to weźmiemy jeszcze jednego gościa. Sadzimy go tu na środek. Kolejny fighter. Możemy od razu bezpośrednio przestawiać. Oj, to jest już taki bardziej kozacki fighter. Proszę bardzo. I tu już... A, dopiero teraz mają linked ability. Dobra, teraz jest aktywny, bo potrzebowałem trzech. Ta nazwa... obok po slashu pokazuje, ile potrzebuje ich dodatkowo, żeby uruchomić pierwszy bonus, albo żeby w ogóle uruchomić kolejny bonus. W tym widzicie, że jest tak. A w ogóle też mam, newbies miały tworzyć nam jakiś link. Ale już dychę. Mam już 10 ziomów, więc nie wiem, czy chcę. Mam heavy ball i mam też hidden leaf shuriken. Jak widzicie, tutaj mamy podstawowe i mniej podstawowe rzeczy. Kupię jeszcze może... Zobaczymy, czy oni rzeczywiście... Kupię trzech, żeby zobaczyć, czy oni się łączą. Najwyżej ich zamienię na jedzenie za chwilę. Czy oni się rzeczywiście połączą ze sobą? Tak! O kurcze! Faktycznie się łączą! Co za bajer! Dobra, to postawimy ich tutaj z bliska. No to potrzebuję trochę do tej połączenia. Jestem ciekaw, to zależy, ilu ich jest, tak? The start of a fight will rush other newbies auto assemble into giant mega newbie. Its power depends on the newbie's number and stats. Czyli potrzebujemy zarówno ich... Dobra.
Stats i number jest potrzebny. Proszę bardzo, kolejny leczący, gdybyśmy chcieli wziąć. No dobra, no to zobaczmy. Damy im bonus tutaj, bo możemy go odblokować, proszę bardzo. Newbies class receives armor. Mogę teraz zainwestować w jeszcze jeden. No, zrobimy coś mega dziwnego. A co? W końcu eksperymentalny pierwszy odcinek. Kupimy jeszcze jednego. Postawimy obok. Ale dwa, nie byłoby jeszcze jednego leczącego w razie czego. Okultysta. Mamy tego kultystę? Mamy tego kultystę. Mamy tego maga. Podświetla się, nie? Po lewej stronie. No teraz pytanie. Dobra, czy co? Wezmę jeszcze jednego leczącego. Niech będzie. Niech leczy. Drugi leczący też się przyda, bo to jakieś bonusy do leczenia też są. Zobaczcie, o właśnie. Heal Ability jest. To on w ogóle jest dostępny już od pierwszego. Im więcej ich jest, zobaczcie, tym więcej łącznie leczą. Oczywiście używają też do tego many. Dobra, idziemy do... Aha, miejsca, gdzie jest żarcie na razie, okej. Okay. A już mam 14 ich, więc trochę niebezpieczne. I jest mega newbie. Jakie on ma statystyki w ogóle? Aha, zmienił się, okej. Okay. Już nie mogę zobaczyć, jakie ma statystyki, ale jakieś tam obrażenia zadaje skubaniec. Kupimy trochę jedzenia i idziemy dalej. A co? Mogę go przesunąć jeszcze bardziej do przodu? Mogę. Dobra, no też jakieś typki tutaj są. O, co to są? Trochę mi to przypomina Exterminate. Dobra, mega newbie działa, niech będzie. O, teraz déjà vu allows you to go back in time once to a time when all your puny humans were still alive, mutation active. O! If there are more opponents than humans, each human gets plus 10 armor per each extra opponent. Ability cooldowns, dobra, weźmy fast reload. Bardziej chyba pasuje do tego, co mamy obecnie. No dobra, pójdźmy tu teraz, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Dzień dobry. Cyk. Znowu kurczę. Ziomeczki. Ja coś czuję, że zaraz mi zginie koleś odpowiedzialny za bronienie ich wszystkich. Mamy też fast travel w razie czego. Mamy to... periodic table jest lepszą... Nie, chyba jednak najlepsza jest ta. Ale mogę kupić kolejną. Kolejną rzecz, która będzie ich chronić. No mam już ich 14, ale to przez to, że inwestuję mocno. Też, no właśnie, chyba nie chcę brać kolejnych. Znaczy, mogę wziąć na wszelki wypadek periodic table, na wypadek gdybym potrzebował, bo nie muszę od razu wydawać, tak? Na wypadek gdybym w przyszłości potrzebował. A tego trzeba kurczę leczyć, więc tak coś czuję, że zaraz będzie średnio z nim. Może ja na razie schowam go z tyłu, że po prostu został poleczony, bo za chwilę będzie naprawdę źle. Nic więcej na razie nie kupuję, a to widzicie, każdy ruch zżera mi... Znaczy, zabiera mi żarcie, więc jak widzicie, już mam dużo. Super, tutaj mamy kolejną miejscówkę, gdzie możemy ich tegesować. No leczycie mi tego gościa z lodówką, czy nie leczycie, no? Proszę mi tu leczyć gościa z lodówką. Zawsze można kogoś poświęcić, zamienić jego broń i tak dalej. Na razie mam jednego strzelającego, ale tego strzelającego chyba ma bardzo słabe rzeczy tutaj ma. To jest chyba najbardziej... Mancops Alt? A zobacz, zobaczcie, Alt pokazuje te paski. Wiecie co, a zróbmy tak, co to jest? A, Devlog. Okej, menu. Zobaczmy settings i weźmy always show HP bars. Może to nam coś pomoże, byście zobaczyć chcieli, jakie są jeszcze inne opcje. Jeszcze integracja z Twitchem. Continue. No i zobaczymy, może będziemy lepiej widzieć po prostu, kto zaraz zginie. Może tak będzie lepiej, może nie. W zasadzie mogę też zrobić tak, skoro mam tylko jednego strzelającego, może bym go na przykład poświęcił i wziął coś potężniejszego, bo tu na przykład jest Shuriken, daje się lepszy, więc możemy wziąć tego gościa i powiedzieć mu: a idź się, kurczę, poświęć. Jeszcze żarcie dostaniemy dzięki temu. A ja sobie wezmę kolejnego ziomka. A mogę też zamienić miejscami, jak widzicie. Dobra. A jeszcze udało mi się odzyskać... Zaraz, periodic table. Aha, to miałem. A to jest odzyskałem od... Dobra, okej, okay, odzyskałem. I chcę dać mu shurikena. Cyk. Okej, okay, no i mam ninja. I teraz mamy tutaj, zobaczcie, throwers. Potrzebuję dwóch rzucaczy, żeby mieć jakieś lepsze bonusy. No zostaniemy przy tym, bo muszę jeszcze mieć hajs na jedzenie. Bo za chwilę będzie problem z jedzeniem. Już jest problem z jedzeniem, jak widzicie. Ło! A dzięki temu już widzimy też HP przeciwników. Ale zawsze mogę też Alt nacisnąć, żeby to widzieć. Dobra, o właśnie o to jedzenie mi chodziło. Bo w ogóle kupię tyle jedzenia, ile mnie stać na razie. 69, no i bardzo ładna liczba. Idziemy sobie teraz tutaj. Mamy bossa. Tego miejsca, o! Czy to jest główny boss, duży boss, czy to jest jeszcze mini boss? Zaraz zobaczymy. Wygląda na dużego bossa. Cyk. No dobra, udało się pozbawić bossa. Oczywiście, że łatwo tego gościa będę mógł łatwo zginąć, nie? Ale... No dobra, mamy zrobione. Cyk, schodzimy. Nie, to jeszcze nie był boss tego poziomu. Bo jeszcze, jak widzicie,
nie zmienił się kolorystyka. Stop, before you go, tell me, how many cars can you see on these images? Three. What is this stupid test? I can see any whole cars in this square broken into several smaller squares. What images? Are you high? I'm just reading text and picking dialogue options. Tak weźmiemy. Suspend your disbelief, damn it. We can tear down the fourth wall without your help. For now, just pick a normal option. Okay. I can see the whole cars, może tak. Three people emerge from the dark, their faces filled with wisdom, or maybe blissful ignorance, depends on who you ask. Our android Brethren. There is so few of us left. Let us brave this maze together. I don't think we are androids, although if I'm honest, I have no idea how to check. Quite so, a droid sibling, let us work together, niech będzie. Right, the three people join your team, it's likely they are not androids, just insane, but hey, canon fodder is canon fodder. Zdobyłem jakichś Darkus Headshot, Korra i Connor. Okej, okay. Jakieś specyficzne ziomki. A to są zwykłe ziomki, które będą tworzyć wielkiego gigazioma. Tak zrobimy nawet, poślemy ich tutaj, o, obok siebie, niech stoją. I niech tworzą gigaziomeczka. A ten co ma... Co to w ogóle za broń masz tutaj? Aha, piu-piu. Zwykło piu-piu broń, dobra. Okej. Okay. No i pytanie, czy chcemy ich utrzymać, czy chcemy się ich pozbyć, bo 17 jedzenia co tura będzie teraz nam schodzić. To troszkę dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, no zobaczymy, przyjmiemy to na klatę. Nic nie kupujemy w takim wypadku, bo nie ma sensu. Możemy zrobić ten upgrade. W takim wypadku, żeby mieć większą szansę na lepsze przedmioty. O! Dobra, wiecie co? Przesuniemy ich tu na środek. Mogę zaznaczać wielu i przesuwać ich jak chcę. Na przykład tak. Fight. I duży się pojawił. Cyk. O, ninja, kurczę. Ziomuś, to ty nie będziesz gdzieś w ogóle z tyłu stać? Weź idź na tyły, bo ty ledwo żyjesz. No, moi drodzy, to jest znakomita rzecz. Bardzo lubię Panzer Pu. To jest kulka kału, ale zobaczcie, 940 HP daje. Mocno spoko. Mocno spoko. Więc moglibyśmy dać to komuś do obrony, tak jak ten gość z lodówką ledwo tu już żyje, ale ma drugi poziom. Trochę go szkoda będzie go stracić, no ale no trud, cóż. Tutaj na środku damy gościa. O właśnie. Z tą kulką kupy będzie nas chronił. Mogliśmy też wziąć zwykłego healera. Dalej możemy wziąć cały czas jeszcze tego healera. Cały czas. To jest pierwszy poziom. Okej, no to tych dwóch nowych jest. Ja tego chyba zamieniłem po prostu. No dobra. Weźmy jeszcze leczenie, to będzie kolejny bonus leczenia. Zawsze jakaś tam opcja na leczenie kolejne, tak? Dobra, możemy iść po jedzenie. Jeżeli będę miał hajs w ogóle, żeby to jedzenie kupić. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. Postawimy tych tu. Fight! Okej, ten też z lodówką płonie. Duży ziomek. No śmieszny jest ten duży ziomek. Kupimy sobie jedzenie. No kupimy tyle jedzenia, jesteśmy w stanie kupić. Idziemy dalej. Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. Kolejne ziomy. Możemy w ogóle wziąć tych trzech i postawić ich tutaj, żeby oni tam chronili tamtą część. O właśnie, duży ziom. Cyk. Ale się tutaj leją, to jakieś wielkie roboty się pojawiły. No dobra. Nie mam za dużo możliwości, bo nie mam za bardzo tokenów. Ale tu się pojawiły jakieś mega opcje, mega, że lightsaber się pojawił, zobaczcie. Hidden Leaf Shuriken, to mamy już. Tu mamy Whip. Mamy też Claws, ale Claws już posiadamy, więc nie mogę kupić. Ale tutaj mamy Chainsaw, który jest tego poziomu średniego, już widzicie. A to jest jakiego poziomu? To jest fioletowe chyba. Lightsaber, 20 potrzeba. No niestety nas nie stać. Kurka, i teraz zastanawiam się, co by tu może poświęcić jakąś klasę, której nie korzystałem, na przykład tego shootera, ale dałem mu teraz... No co my tutaj mamy? A, to ten ma jakąś podstawową broń, tak? Możemy gościa w ogóle poświęcić. I tak zrobię. Idź. Zamień się na jedzenie. I my tak naprawdę kupimy nowego ziomka, ale damy mu to. Cyk. Proszę bardzo, tak. Niechaj będzie. I jesteśmy gotowi, żeby iść dalej. Także idziemy. Tylko kurczę, 17 ludzi mam. I to jest trochę niebezpieczne. W ogóle ten build trochę pasuje, jakbyśmy mieli, wiecie, mieć tylko tych Puny Humans. O kurczę, co on tu widzieliście, jak typa, co on zrobił? Ale Link też ładnie działa. Widać, że pomaga. I teraz co? Mamy do leczących. Healers heal allies from a distance. O, to byłoby super. If there are more opponents than... No, wiemy. Eggheads deal
Dobra, to bierzemy to. Bo mamy trochę leczących, więc leczące mają teraz dodatkowy bonus. Idziemy dalej, ale widzicie, no to żarcie to po prostu tutaj szaleństwo, to pożeranie. To jedzenie jest wielkie. A nie wiem też, czy te ziomki jakoś są fajne, czy nie są fajne. Ciężko powiedzieć. Plus 30 armoru. W ogóle mogę zaznaczyć jakieś mutacje? Może tutaj da się kupić kolejne? Czy da się na pewno, ale czy warto? Tutaj mamy 30 punktów więcej many. To możemy kupić na przykład zadyszkę, zobaczcie, 10% attack speedu. Możemy kupić, czemu nie? Tu mamy ten nowy bonus, remote heal i mamy też bonus fast reload. Kupujemy oczywiście jedzenie. Do jedzenia tego musimy dużo wydawać na to jedzenie, niestety. Dużo jedzenia na jedzenie wydajemy, no. Tak właśnie to wygląda, kurczę. Pójdziemy w prawo. Mamy znowu ziomeczków. Przestawimy ich trochę tutaj. Cyk. Gra jest w ogóle zrobiona w Unity, gdybyście się zastanawiali i byli ciekawi. Ktoś nam dedu. Vladimir the Stalwart. Widzicie? Mega newbie. A X zmienił się. Okej, czyli straciliśmy gościa, który miał tutaj periodic table. W ogóle co to ma być? A to jest ciekawe, bo to niby jest, chodzi o tablicę Mendelejewa, nie? A to periodic table to faktycznie jest jakiś stół. Więc to jest troll piękny. Czy my mamy ten? Nie mamy tego jeszcze. O, proszę. Nie mamy jeszcze tego. No to kupimy tego, który umarł i damy mu kolejny sposób na leczonko, więc mamy kolejnego healera w drużynie, który ma leczyć. No i na więcej nas nie stać i tak. No to jak widzicie, mamy teraz opcję. Możemy pójść tutaj, a tu mamy bossa. Możemy pójść po jedzenie. Niech będzie. Dobra, schowajcie to i akcja! Ło! Dobra, mogą teraz leczyć z dystansu, więc to jest całkiem spoko, że mogę teraz healerów trzymać mega daleko przez to, nie? Czy ja mam dwa razy to samo? Kurczę, mam dwa razy to samo, tak? Bo healerów mam... Czekajcie, muszę zobaczyć, czy ja przypadkiem nie mam jakiegoś problemu z healerami. Mam! O kurczę, mam czterech healerów, dwa razy wziąłem healera z tym samym bonusem. Oż kurczę, to nie jest problem, tak? Ale ogólnie może być problem. To teraz zrobimy teraz tak, żeby zaoszczędzić kolegów tutaj tych, puścimy ich na razie na tyły, żeby ich leczyli, a my kupujemy jedzenie. Wiadomo, dużo jedzenia. Idziemy w lewo. I zobaczymy, czy będą leczyć. Tego na środeczek. Z przodu tutaj i jedziemy. No nie wiem, czy oni jakoś leczą tych kolegów tam, czy średnio ich leczą, ciężko powiedzieć. Mam jednego rzucającego, ale tu jeszcze jakaś jest piłeczka, heavy ball, to zwykły upgrade. No zróbmy raz reroll, zobaczymy co przyjdzie. To mamy. To jest w sumie fajne, bo to jest... Miałbym chyba tego kultystę jeszcze jednego, bo akurat tego nie mam jeszcze, tak? Cursed contract. Ale nie stać mnie. Także tyle. Przebiegłem się tylko po to, żeby walczyć, ale niestety... Nie wyjdę dobrze na tym. Jak widzicie, nad nim mogę przyspieszyć za bardzo. Chyba, że z dowolnego miejsca mogę się teleportować. W sumie tego nie wiem. Musiałem to kiedyś sprawdzić. O kurcze! Moi drodzy, chyba szykuje nam się boss. Chyba nam się szykuje boss. Tak to wygląda, zobaczmy. O kurde, jeszcze jakieś odrzutki lecą. Cyk. Ło! No i padły mi ziomki. Ło! Leczenie z dala, mam nadzieję, że jakoś działa. O, ktoś mi zgmarł. Skywalker? Tam było napisane Skywalker, dobrze widziałem? Ale pokonaliśmy pierwszego bossa, więc mi wszystko się udało. I cyk. Jesteśmy dalej. Fitness. The humans find an open air gym. Even though they are still in the maze, so the air is not really open. Stay a while and cardio. Stay a while and work on biceps. Next thing you'll suggest a seesaw. Poćwiczmy na bicepsami. O, the humans spend 12 food. Melee fighters receive a damage bonus. For the others, the training was kinda useless. Okej. Okay. Czyli zdobyliśmy jakiś bonus dla... Melee units receive 10% to attack. No to spoko. Wszyscy, którzy biją z bliska, dostają bonus. Czyli w sumie powinniśmy teraz inwestować w tych, którzy biją z bliska. Na przykład zainwestować teraz w klasę na przykład. A tych strikerów czegoś tam nazywają. Mam dwóch. Czyli straciłem gościa chyba z Rocky Gloves. Zastanawiam, że kupimy na następnego ziomeczka.
i sobie damy mu to. Ale a, miałem to. Głupi jestem. Powinnam, że to zachowuje mi się to. 50% szansa na to, że się zachowa. Weźmy jeszcze jednego zioma. Dlatego, żeby dać mu w sumie dobrą broń, bo niebieską. Proszę bardzo. Do obrony. Tu mamy poziomu zwykłego i zielonego. Mamy lodówkę. Jakby wziąć jeszcze dwóch ziomów, to można by stworzyć, tylko to będzie 16 znowu, nie? To jest właśnie ten wybór, no. To trochę żre to jedzenie, no to trochę tego jedzenia trochę spożywa, a tu mamy lodóweczkę, która też jest całkiem spoko. I można by zrobić trzech, no, a pokażę wam to. Trudno, najwyżej przegram. W końcu to jest tylko przykładowa rozgrywka. Kupię lodówkę jemu, tobie dam to. I mam już teraz trzech defensorów, którzy będą tworzyć ścianę. Którzy będą tworzyć po prostu ścianę. 10 sobie zachowuję, idziemy dalej. Wiemy, co z tego wyjdzie. Dwóch ziomków. Jakieś kurcze tutaj paskudstwa wyschodzą, tylko najgorsze to, że zaraz gość, który ma link tam wszedł, proszę bardzo. O właśnie, no i dedł nam chyba goleś z głazem. Akurat w momencie, kiedy kurcze kupiłem zabawkę. O, okultystę mamy tego, dobra. Tu mamy, zrobimy chyba rerola. Co nam wyszło? Co to jest to? Tutu! Tego nie mam, a to będzie kolejny link. Uuu, i mamy też, zobaczcie, lightsaber. Fioletowy. Tutu też jest fioletowe. Dobrze. Kupujemy ziomka, stawiamy go tutaj i bierzemy... Nie, tutaj. I dajemy mu tutu. Proszę. Mam teraz czterech fighterów. Ich oczywiście moc linked jest coraz potężniejsza, jak widzicie. Free Fighters, tak, damage cost łama na 5 sekund duration i 10 sekund cooldown, no właśnie. Czyli wszyscy mniej więcej porówno będą dostawać obrażenia, to jest całkiem spoko, więc można sobie wymyślić jakiś build po drodze. Trochę mamy wpływ na to, co się tutaj będzie działo. Idziemy dalej, w ogóle to będzie jakaś super walka, bo to zwykle oznacza jakąś trudniejszą walkę. Zwykle. Fight. O, Link już zadziałał, proszę bardzo. Tam łoją ładnie. A już mi jeden znowu starczą zginął. No niestety. Znowu gość starczą upadł. Ale mamy za to, proszę bardzo, coś. Goście starczą mają 30% szansę na to, że unikną ataku. Całkiem spoko dla tej klasy. Shooting tentacles. Summon tentacles have a ranged attack. O! To byłoby dobre dla przywołanych ziomków. A mamy na razie ile kultystów? Dwóch, z tego co widzę cały czas. Będziemy musieli zapolować na tego trzeciego kultystę. Ale to jest dobre. 30% szansę na to, że unikną obrażenia ci, którzy stoją z przodu. To jest moim zdaniem całkiem grube. Całkiem spoko. Dla tych, którzy stoją z przodu, tylko oczywiście na razie nie mam ich. Co to będą? O, jakieś strzelające z daleka chyba są, tak? Tak. No dobra. Cyk, poszło. No i oczywiście, że gościu... Kupiłem dużo jedzenia. Gościu oczywiście... Nie pożyję sobie długo chyba z tą lodówką, tak coś czuję. A, bo ja w ogóle odzyskałem to, ale dalej brakuje mi, kurczę, najgorsze, że brakuje mi... O, tu już jest boss, proszę bardzo. To dobrze, mamy teleport przy bossie, super. Brakuje mi tego gościa z głazem, no, znaczy z kulką kupy. Bo to przecież to było. Kulka kupy. No i gość z lodówką chyba deadnie sobie, tak. Nie wyleczyli go za bardzo, gość z lodówką deadł. Ale na szczęście mamy znowu pancer... Pół, nie dostaliśmy lodówki z portem. Mamy w końcu nową rzecz dla kultystów. Będziemy mogli mieć kolejnego kultystę. Kupimy zioma i zrobimy z niego kultystę. Proszę bardzo, masz czaszkę. I mam teraz trzech kultystów. I tutaj bliżej trochę. Trzech kultystów z tyłu będzie za chwilę przywoływać macki. Więc już jakby przywoływanie macek... mieliśmy jakiś bonus? A, ja nie wziąłem tego bonusu dla przywoływania macek. No nie. Nie wziąłem. O kurczę, ale miałem kupić też ten głaz. No to zamiast głazu kupiłem to. No to trudno. Tak w życiu bywa. Coś trzeba wybrać. I z czegoś trzeba zrezygnować. 15 ziomków zostawiam. No problem jest troszkę, można powiedzieć, taki, że... Co to jest? Czemu on jest balatnicą? Co on tu... A, bo to jest tu to jest ten... A, no dobra, rozumiem. Okej. Okay. Już czaję. Tu to jest... Po prostu tej, baletnicy. Strój. O kurczę, tutaj zaraz ktoś znowu dednie. A widzicie, przywołaliśmy macki. No właśnie, gość, tutaj ledwo żyjesz, weź idź gdzieś ty na bok. Kupimy jedzenia sporo, standardowo, skoro tu już jesteśmy. Zobaczmy, co jest tutaj. No walka jakaś. O kurczę, no ten gość z mieczem, weź idź na tyły. Gościu,
Wylecz się czy coś, wyleczcie go. Dobrze było, gdybyście go poleczyli. Średnio wam idzie to leczenie, powiem szczerze. Ktoś zginął? Chyba poginęło trochę towarzystwa, kurczę. Czy gość? Gość tutaj jeszcze żyje, także myślę, że tych gości będziemy starać się wycofać, ale na razie nie mam kogo z przodu postawić przez to. 13 mam ziomków. Aha, zginął jeden fighter. Widzę, że zginął z Rocky Gloves, okej. No dobra, kupimy zioma. Stawimy z przodu, damy mu cokolwiek, jakąkolwiek tarczę. Cokolwiek z przodu stał, tu mogę drugą kupić, ale też jakoś nie jest powalające, ale miałbym drugiego gościa, który stoi z tarczą. Szczególnie, że kurczę, no ci tarczownicy mają bonusy, kupię. Oczywiście mogę robić reroll zawsze, za każdym razem, nie? Więc mogę spróbować poszukać lepszych rzeczy, ale nie wiem, czy mając 15 jest sens. Coś tam wziąłem, tak? No to, ale to w każdym razie trzeba uważać, tak? Dwóch magów mamy cały czas, mamy trzech kultystów, trzech leczących. Czterech leczących, ale wiadomo o co chodzi. Mam jednego nadmiarowego. Dobra, na górę idziemy. Muzyka też jest spoko. No dobra, ci strzelający z daleka. Będzie widać takie miss, jak będą... O właśnie, miss było. Ale nie wiem, czy to my nie trafiliśmy, czy on nie trafił. Dobra, znowu mi dadł. Dadł mi znowu kolega starczą. Niestety. Dobra, gość, zobaczcie, gość wyleczył się, czyli... Nie, no troszeczkę się wyleczył, nie jakoś bardzo, ale niech będzie. Dobra, tu. A, w końcu nie wziąłem tego... Dobra, czy co? Nie wziąłem tego gościa z... A, mam tutaj, nie wziąłem tego po prostu. No dobra, to możemy się teleportować. Ale widzę, że dobra, teleportować można się tylko... Tak. Tylko do miejsc, które znamy. Okej, okay, no to w sumie wychodzi na to, że idziemy do walki z bossem. Chciał, nie chciał. Trzeba po prostu uważać. Zobaczymy, co z tego będzie. O, jest bossu! Tak, to jest bossu tego miejsca chyba. Zdecydowanie. Możemy zobaczyć, jakie on tam ma staty. Nie dostaje obrażeń, nie wiem, czy jakąś niewrażliwość włączył skubaniec? Chyba ma chwilową niewrażliwość. Widzę, że schodzą mi ziomki. Mam też macki. No powiem szczerze, jakoś tak mało obrażeń dostają, nie wiem o co chodzi. Jak tu nawet leczący zaczynają bić? Co tu się dzieje? Czemu oni tak... Ja roztłamsiłem tego gościa poprzednio, jak grałem. Padł? Bez większych problemów. Czemu oni pobiegli zamiast leczyć? No nie wiem, może jeszcze uda się wygrać, ale sami zobaczcie, że straty będą diametralne. Przywołają kolejną mackę. Na szczęście, chociaż nie wiem, czy zdążą go pokonać. Padł mi kolejny. Jezu, wygrałem to, ale ledwo. O, rany. No, zobaczy, to mi czterech gości. Może być ciężko to odrodzić się z tego. Bar. A winding corridor suddenly spits you out in a cozy bar. The barman tidies the hipster man bun and speaks. It's been a while since we had a customer. It's been even a longer while since... we've had a decent ingredient, so I'm using what's left. Ask no questions, drink the glowing green liquid. Could you please tell us more about this place first? The barman cleans the glass with a familiar motion, or rather what's left of the glass. Constant motions have almost ground into it, into nothing. I used to be an information broker once, knew everything that went on in the city, but since the second AI war, I have no idea what's going on. Second AI war? Yeah, at least that's what my guests called it. The fighters themselves didn't care what happened to humans, neither Aqua nor Spot, 2501 or Skynet. It was what, 900 years ago? I have no idea what kind of hell is happening outside now, but I know you should try my cocktail. Ask no questions, drink. Strangely enough, the drink grants humans knowledge. So you now know the contents of one room on each floor in advance. O, proszę bardzo. Znam zawartość jednego pokoju. The boss room is marked on the map. Aha. Wiemy, gdzie jest pokój z bossem. No, może być przydatne. Czy jesteśmy w stanie to przeżyć jakoś? O, proszę bardzo, defibrylator trafiłem. Czy no możemy... Wiecie, to no fajne jest to, że te rzeczy nam tutaj wypadają, więc możemy teoretycznie kupić ziomów i po prostu od nowa, co prawda, bo poziomy im nie zostają, na nowa starać się odnowić wszystko. Widzę, że i tutaj nawet... No, no wszyscy nam tu popadali. Ale będzie też fajnie kupić ten defibrylator, myślę. Bo to jest coś super leczącego chyba. Tak mi się wydaje. To chodzi też o różne, tak, rzeczy. Mamy też nowe przedmioty. Dobra, czekajcie, bo muszę tak. Damy ten do leczenia.
damy mu strzałkę do rzucania. W ogóle mogę je chyba ustawić tak, żeby od razu formowali ten trójkąt. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ten z defibrylatorem, ten co strzela, ten z przodu. Tutaj ten co rzuca. Mamy kolejnego leczącego. Weźmiemy też cyk. Weźmiemy też cyk, żeby oni mieli po prostu tutaj wspólny sposób na działanie. Mamy jeszcze jednego leczącego. Wiadomo, że leczący mogą być z tyłu, bo oni mają teraz leczenie z daleka. Więc nie muszą stać blisko. Tak, gdzie oni są? Gdzie ci leczący są? Też ten z defibrylatorem też może stać z tyłu. No dobra, ale będę musiał kończyć odcinek i tak, więc no zaraz pewnie się rzucę i zobaczymy, czy uda mi się przeżyć. Damy mu tę tarczę, to jest podstawowa rzecz. Ale niechaj będzie. Masz jakąś podstawową tarczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie na razie. 12 ziomków. Tu mamy jakiś upgrade. No pójdźmy teraz do tego upgrade roomu, zobaczymy, co się stanie i z kim będziemy walczyć. 2 ziomków. O Boże, co to jest? Aha, to ostatnie mnie zabiło, by the way. Pamiętam po wyglądzie. No zresztą zobaczcie. Tak. Na ten upgrade room, jak sami widzicie, jest dość trudny. No rzuciłem się na niego, a tu rzeczywiście są naprawdę paskudne potwory już. No, więc wiecie, co chyba to oznacza, nie? Nawet macki nie pomogą chyba przeżyć. Chociaż macka fajnie tutaj przyjmuje ataki. No musiało być naprawdę mega fart, żeby to przeżyć. Tak. Ten pokój, raczej trzeba unikać tego pokoju zdecydowanie. Jeżeli nie jest się przygotowanym, tak? No tutaj ledwo przeżyłem pierwszą walkę, więc no cóż. Ale przynajmniej odcinek skończy się bardzo ładnie. I zawsze po przejściu gry, w zależności ile odblokujemy, jak daleko dojdziemy, mamy odblokowanie nowych rzeczy. Na przykład High Intelligence teraz odblokowaliśmy coś takiego. Moving from room to room spends food. Remember to buy it when needed, but don't spend too much on it. You can't kill enemies with French fries, only with a stale pretzel. Start over, cool down in the main menu. Tak właśnie, moi drodzy, wygląda Despots Game. Jako że jest Early Access, gra będzie się na pewno jeszcze rozwijać, a będzie dodawać, będzie nowy content. Na razie planowałem tylko ten jeden odcineczek wam nagrać, ale myślę, że w przyszłości będziemy zaglądać do Despots Game, jak się tam zmienia, albo może się okaże, że na pewno na przykład bardzo się wam dobrze to ogląda i chcecie zobaczyć więcej przygód w dobieranie skilli, bo tu dużo buildów można próbować zrobić, można sobie to wszystko jakoś kombinować. Jak się grę bardziej poznaje, to już więcej można zrozumieć, jak to wszystko działa. Ale no właśnie, im dalej w grę, tym trzeba bardziej uważać na te niebezpieczeństwa, które nas czyhają. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dzięki serdeczne, wielka piona. I do zobaczyska w innych odcinkach na kanale. Cześć!